Gryft Czew, rocznik 2009, zwyciężył w turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Lotos Gryfin Cup. Drużyna trenowana przez Rafała Komorowskiego wygrała najpierw turniej eliminacyjny, jaki odbył się w grudniu. W minioną niedzielę turniej finałowy, jaki odbył się w Trąbkach Wielkich, rozpoczęła od porażki. Później było już tylko lepiej. Po wyjściu z grupy Gryf pewnie wygrał ćwierćfinał, a w półfinale zrewanżował się błękitnym Wejherowo za porażkę w grupie, choć awans czewianie zapewnili sobie dopiero po rzutach karnych. W finale Gryf wygrał 2-0 z faworytem rozgrywek, zwycięzcą eliminacyjnego turnieju i jedynką Reda. Karol Perzyński z Gryfa został królem strzelców turnieju. Oprócz niego w skład drużyny wchodzili bramkarz Adrian Czerniewicz, zdobywca 3 bramek, Mateusz Małolepszy, Jakub Bałamączek, Paweł Szołtun, Wiktor Kurnicki, Jakub Nagórski, Karol Bielecki i Konrad Repiński.